Jeżeli chodzi o notowanie, bardzo polecam Ci metodę Cornella. Ona polega na tym, że wypisujemy sobie na środku taki tytuł naszych notatek. Po lewej stronie wypisujemy sobie słowa kluczowe do naszych notatek. Oczywiście na samym środku, gdzieś tam w największym procencie, piszemy sobie nasze notatki z wykładu faktycznie. Na samym dole są podsumowania tych notatek, czyli mamy takie różne kolumny, mamy podzielone nasze kartki z notatkami na takie różne obszary i najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy umieli wyciągnąć słowa kluczowe. To jest mega ważna umiejętność, słowa kluczowe, bo te słowa kluczowe, tak zwane key pointy, one potem nam odtwarzają tę wiedzę, którą zakodowaliśmy sobie właśnie w takich krótkich frazach, a są jakby triggerem, takim wyzwalaczem całej tej wiedzy, którą wcześniej zanotowaliśmy sobie w naszym notatniku. Jeżeli chodzi o takie jeszcze kolejne narzędzie wykorzystujące notabene także słowa kluczowe, to jest mapa myśli. Mapa myśli jest też bardzo interesującym narzędziem, które może pomóc Ci fajnie okiełznać Twoje notatki, Twoją wiedzę, której potrzebujesz do egzaminu. Czyli piszesz sobie główne zagadnienia akurat do Twojego egzaminu na środku, do tego robisz gałązki do takich podzagadnień i do tych zagadnień, które są w gałązkach, jeszcze sobie doklejasz kolejne części. Oczywiście wszystko na zasadach fraz kluczowych. Nie piszemy tam dziesiątek czy dwusetek słów, tylko jedno, góra, dwa, trzy słowa i to jest koniec w każdej takiej gałązce, prawda? Bardzo ważna też umiejętność, żeby umieć pisać notatki w bardzo przejrzysty, czytelny sposób dla mózgu. Oczywiście mapę myśli wzbogacamy obrazami, to jest też bardzo ważna umiejętność. Rysowanie, wymyślanie, wyobrażanie sobie, bo nie musimy koniecznie rysować, bo obrazy komunikują nam wiedzę dużo efektywniej niż sam surowy tekst. I są na to liczne badania pokazujące, że kodowanie obrazowe jest bardzo skuteczne i to często dużo bardziej skuteczne niż samo kodowanie werbalne. Wiele osób uczy się nagminnie z kserówek, czyli bardzo często obserwuję taki obraz. Wchodzę do metra i widzę studentów, którzy jadą na swoje egzaminy i mają jakieś stosy kserówek na kolanach zakreślone jakimiś flamastrami i uczą się z tego. I widać na ich twarzach, jaką ogromną im to stwarza przyjemność, prawda? Oczywiście w cudzysłowie mówiąc. No bo to po prostu jest nieefektywne. To jest bardzo nieefektywne. Takie czytanie kserówki z przedmiotu, który na notabene jeszcze nas w ogóle nie interesuje, prawda? Szkoda waszego czasu. Naprawdę, szkoda waszego czasu. Nie róbcie czytania kserówek. Serio, odradzam to. Dużo lepiej jest przetworzyć sobie tę wiedzę poprzez fajne notatki. Poświęcić ten czas, zrobić sobie streszczenia, swoim własnym językiem coś napisać, niż katować się kserówami albo czytać encyklopedię na kolanach. Nie, odradzam. I ważną umiejętnością w kontekście notatek jest to, abyśmy segmentowali sobie też tę wiedzę do uczenia się, czyli nie uczmy się wszystkiego naraz, za jednym zamachem. Ja wiem, że tak zwany cramming, czyli uczenie się na ostatnią chwilę, jest popularne. No i prawdę mówiąc, badania pokazują, że to może być efektywne, ale krótkoterminowo. Dobra pamięć.